Siema wszystkim! Słuchajcie, widzimy się z niespodziewanym, myślę, gościem u mnie na kanale, czyli z Kubą Żulczykiem, który, jak wiecie, jest pisarzem, ale też scenarzystą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że dla was to jest zaskoczenie, ale chciałem powiedzieć, że dwie rzeczy nas łączą. Czyli jedna rzecz oczywiście rap i muzyka na kasetach, bo Kuba również dużo słuchał i słucha rapu. Natomiast druga rzecz to jest miejscowość, z której pochodzimy, bo pochodzimy z tej samej miejscowości, czyli z Nizicy. I siema jeszcze raz. Witam cię, krajanie. Co więcej, Grędzia, moja mama uczyła niemieckiego. Tak jest i właśnie opowiadaliśmy. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy, tak. Dokładnie tak. Pani Irenko, pozdrawiamy. Chcę zacząć tak w sumie, no bo chciałem porozmawiać oczywiście o muzyce, o kasetach, też oczywiście o pisaniu i tak dalej. Natomiast zacznę od właśnie Nidzicy. I tak naprawdę, czy ty wracasz teraz często do Nidzicy? Masz jakieś takie, wiesz, częste tripy do Nidzicy z powrotem, czy rzadko? Kurczę, no mogłoby być częściej, wiesz, no jeżdżę do rodziców, tak? To bo rodzice tam wciąż mieszkają, więc staram się ich odwiedzać, no i na pewno, a wiesz jak to jest z rodzicami, zawsze częściej można ich odwiedzić, nie? Zwłaszcza teraz ten rok jest trudny, bo COVID, rodzice są w tej strefie ryzyka jednak. Z tego co wiem, teraz w ogóle w Nidzicy jest żółta strefa. Tak? Tak, w Nidzicy jest żółta strefa teraz. Była, słuchaj, w ogóle w tym kościele tam na niedaleko nas, na górce, jak jest ten kościół, to tam było ognisko. Aha. Tak, bo no, taka mama mi mówiła przez telefon. Także wiesz, także... A tu redaktor Andrzej przechodzi, redaktorze Andrzeju, pozdrawiamy. Także, bo jesteśmy na festiwalu w Łobzie. Też nie wiedziałem, jak to odmieniać, to miejscowość, Łobezie. Jest nas tu ludzi kultury trochę, także jesteśmy tutaj w sytuacji takiej zbiorowej. Tak. Także, no, na pewno do tej Nidzicy, słuchaj, mógłbym przyjeżdżać częściej. Staram się być raz w miesiącu, raz na dwa miesiące najrzadziej tam przyjechać, wiesz, do rodziców, no ale nikt praktycznie z moich, że tak powiem, ludzi, których tam znałem, jakichś znajomych, kolegów, nikogo nie ma. Przyjaciół, nikogo nie ma. Rodziny jest trochę, nie wiem, mój kuzyn teraz mieszka w Nidzicy na stałe, ma tam mieszkanie, jest fryzjerem, nie wiem, jest dalsza rodzina, rozumiesz co chodzi, ale jakieś takie towarzystwo z tych czasów licealnych, to wszyscy są, wiesz, gdzie indziej. No tak, no u mnie jest podobnie. Ja jestem troszkę młodszy od ciebie, oczywiście nie ujmując nikomu, ale chodzi o sam fakt, że właśnie... A ty który jesteś? 79? Ja, 89. No. To ty jesteś bardziej tak z obszaru mojego brata, bo mój brat jest 87. Aha. I mój brat chodził do szkoły do Nidzicy. Chodził i do podstawówki, i do ogólniaka. Rozumiem. No i też ja akurat jeszcze to i tak jak jesteś miesiąc, raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące, ty tak jesteś częściej niż ja. A powiedz mi, jakie ty masz wspomnienia z Nidzicą? No bo na pewno dużo, wiesz, przez wiele lat no, tam się wychowałeś, no i na pewno wiele rzeczy wspominasz. Słuchaj, na pewno jakąś taką z Nidzicą, taką książką, która w pewnym sensie jest trochę o tych moich wspomnieniach z Nidzicy, no to jest ta powieść Wzgórze Psów, którą ja wydałem trzy lata temu. I ona się dzieje niby w takim fikcyjnym mieście Zyborg. Ale ten Zyborg to jest w dużej mierze oparty na Nidzicy. Bardzo dużo tam jest miejscówek, w ogóle jakichś tam przerobionych wspomnień, przerobionych nawet też postaci, posklejanych z różnych rzeczy, jakichś w ogóle, wiesz, klimatów i tak dalej. Zwłaszcza te części książki, które dzieją się w tych latach 90. to są stamtąd w ogóle. I trochę też w tym Zyborku jest w takiej innej miejscowości Wielbark, gdzie skąd moi rodzice z kolei pochodzą, skąd mam dziadków i tak dalej. Także bardzo dużo wspomnień, wiesz, no oczywiście są to na pewno takie jakieś małolackie akcje, najpierw podwórko, granie w jakąś tam piłkę, w czym nigdy nie byłem za dobry, jakieś, wiesz, kurczę, no granie w Amigę u kolegi. Ja na przykład wychowywałem się na tak zwanych szmatach, to się mówiło, czyli na dalekiej żwirowej, czyli jak ja byłem, posłuchaj, małolatem, to tam były same budowy. No tak, bo tam się dopiero tworzyło. Tak, i moje dzieciństwo to jest chodzenie po budowach, rozumiesz, jakichś dołach, wiesz, kurczę, to skakanie z jakiejś wysokości, no. To ja naprawdę do dziś, jak patrzę na to, to jest jakiś fart, że ja nie zostałem inwalidą po prostu, wiesz, że się nie spierdzieliłem, rozumiesz, z jakiegoś tam po prostu drugiego piętra na łeb i tak dalej, bo już po tych budowach tylko ganiali. No a potem miasto, no chodzenie, wiesz, do knajpy, na zamek, u Burka, jakieś tam, wiesz, klimaty po prostu, to co się tam dało w tej Nidzicy robić, jakoś spędzać czas, to się robiło. Ja chodziłem do liceum do Olsztyna, jednak przyjeżdżałem na weekendy do domu i dużo w tej Nidzicy spędzałem czasu. Także dużo mam, wiesz, takich wspomnień po prostu fajnych, bo młodzieżowych, ale też dużo mam takich wspomnień, że jednak to były trudne czasy,
to była trudna rzeczywistość. Dużo się działo takich sytuacji, jakbyśmy teraz zaczęli gadać, przypominać sobie różne historie, wydarzenia, o których pewnie obaj słyszeliśmy, bo to małe miasto, dużo też było takich historii dosyć hardkorowych. I wiesz, śmieszne jest na przykład to, że ja pewne te rzeczy zawarłem we Wzgórzu Psów. Tam jest co prawda taki wątek brutalnego morderstwa, nic takiego w Nidzicy z tego co pamiętam się nie wydarzyło, więc to jest takie doklejone. Ale cały taki drugi plan trochę jest zbudowany, wiesz, z tych wydarzeń tam. I kurczę, pamiętam, słuchaj, taką sytuację, że ta książka się ukazała i bardzo dużo ludzi z całej Polski zaczęło do mnie pisać, że przeczytało tę książkę i że oni też są z Zyborka, w sensie też są z takiego małego miasta. Ale napisała też do mnie, zaczęły do mnie pisać osoby z Nidzicy i napisała do mnie jedna dziewczyna z Nidzicy tam, którą pamiętam, z tych taka starsza ode mnie trochę. Mówi, że cześć, ona mieszka w Poznaniu, wiesz, odezwała się teraz, bo odzywa się teraz do mnie, bo ma... Przeczytała książkę, książka ją bardzo poruszyła. A wiesz, a jak książka się ukazała, to było bardzo, bardzo dużo takich recenzji typu, że ona jest jakaś, wiesz, bardzo taka brutalna, patologiczna i tak dalej, i tak dalej. A ona do mnie mówi, ty, no ale przecież ty i tak, kurczę, chyba się trochę cenzurowałeś, bo w porównaniu do tego, co tam się działo, to i tak jest light. Wiesz, o co chodzi, nie? I nagle mi zaczęła przypomnieć tę sytuację, taką sytuację, których ja może nie uczestniczyłem w nich, ale słyszałem, wiedziałem, że coś takiego się wydarzyło. I mówię, kurde, rzeczywiście, że to ta Nidzica takie fajne miasto, ale też takie mroczne trochę, no. Mroczne. Ja takie pamiętam. A powiedz mi, czy, tak przechodząc troszkę do muzyki, czy ty rapu zacząłeś słuchać tak jakby właśnie w czasach, nie wiem, w latach 90., kiedy byłeś, nie wiem, tam wcześniej, przed liceum jeszcze, w szkole podstawowej, czy dopiero właśnie później? Ja w ogóle muzyki zacząłem bardzo wcześnie słuchać, interesować się muzyką, jarać się muzyką, w domu były płyty, ja bardzo szybko zacząłem się tym pasjonować. W ogóle, wiesz, bardzo szybko miałem magnetofon i to zacząłem słuchać też takiej muzyki niekoniecznie dziecięcej, tylko jakieś takie inne mnie rzeczy interesowały. Potem na początku lat 90. pojawiła się Satelita i MTV. Ja w ogóle mnie był MTV totalnie odchowało i pierwsze w ogóle kasety pirackie swoje kupowałem na potęgę, całe kieszonkowo to wydawałem już na początku podstawówki. Ale ja na początku słuchałem takiej muzyki rockowej. Pamiętam, że taką wielką moją miłością to była Nirvana. Okej, no tak, wiadomo. Ja uwielbiałem po prostu, wiesz, Nirvanę i Pearl Jam i te grunge'owe zespoły. Też jakieś tam, nie wiem, no, metalowe bardziej, tam jakąś tam Sepulturę, Metallicę i tak dalej, to też... Ale kupowałeś na naszym Manhattanie? Tak, na Manhattanie. Na Manhattanie, dokładnie, tak, było. Na Manhattanie kupowałem i kupowałem w tym. Jak to się nazywało? Wezdechu? Wezdechu, tak. Tak, Wezdechu miał taki sklep z oryginalnymi kasetami facet, to tam pamiętam jak raz przyszedłem, tam kupiłem kasetę Fate No More, to rozbiłem taką, to taką miałem uzbierane na tę kasetę, takie wiesz, po prostu kupę pęgi, no. I wysypałem to i ten facet do mnie mówi, ty chyba skarbonkę rozbiłeś, mówiłem, a ja taki pypeć, mówię, tak, no rozbiłem skarbonkę, dawaj mi tam to Fate No More, no. Bo wiesz, no słuchałem tego, co po prostu mi się podobało i rap wszedł dosyć później i rap wszedł, co zaraz tutaj na tych kasetach, tak, które właśnie, dla mnie przygotowałeś, będę pokazywał. Rap tak naprawdę u mnie wszedł jednocześnie z takim słuchaniem muzyki elektronicznej. Pod koniec takiej podstawówki. A pierwszą kasetą rapową, płytą, którą się totalnie zajarałem i która dla mnie stanowiła taki pomoc do słuchania rapu, bo te kasety, które w ogóle ja cię poprosiłem, żebyś przygotował, to jest tylko muzyka, której ja słuchałem właśnie późna podstawówka, wczesne liceum. No i dla mnie takim gatewayem do słuchania muzyki hip-hopowej były dwie kasety, które ci teraz tu pokażę. I no. Pierwsza to była... Kaliber. To był Kaliber. I Kaliber to było, pamiętam, tego Kalibra to słuchaj, usłyszałem, bo ja znałem już muzykę hip-hopową, w sensie tę amerykańską, taką no głównie, wiesz, no taką boom-bapową, tak? No bo ona najwięcej było wtedy na MTV. No, 90. I tam niektóre rzeczy mi się nawet podobały, o ile miały takie swoje walnięcie, ale to nie była taka muzyka, którą ja się jakoś super wkręciłem. Nie wiem, Onyx mi się pamiętam podobał, tam Onyx był spoko, bo to było takie, wiesz, bardzo konkretne, ale jakoś te inne rzeczy tam, kurcze, które wtedy były, to tak średnio, a Kaliber to było, pamiętam, zobaczyłem, zaczęło się od tego, że ja, słuchaj, kupowałem Pismo Tylko Rok i tam Kazik Staszewski pisał felieton.
I Kazik Staszewski nagle napisał coś takiego w felietonie, że jest taki zespół Kaliber 44, który gra niby rap, ale to totalnie zrywa beret i niczego takiego nikt jeszcze nigdy nie usłyszał. I ja mówię, Jezu, ja tego muszę posłuchać, to jest jakaś masa, ten Kaliber strasznie rozbudził moją wyobraźnię. I potem w tym Hologramy była, słuchaj, leciał taki teledysk zbity z tych ich trzech solówek, że była solówka, piosenka Magika plus i minus, piosenka Daba, no i Joki. I one były zbite w taką jedną piosenkę Magia i Miecz. I to pamiętam, siedziałem u wujka w telewizji Hologramy i Wojewódzki prowadził to Hologramy, tak. I mówi, a teraz taki zespół będzie, Kaliber 44 ze Śląska. I on zapowiedział ten Kaliber i usłyszałem tę piosenkę i ja kurwa, naprawdę mi to zerwało beret. Mówię, co to jest? Beat w ogóle jak jakiś rock gotycki to brzmiało. To w ogóle nie brzmiało jak rapowa muzyka. Ci nie nawijają, tylko coś tam płaczą w ogóle, wyją w ogóle. Mówię, to ma energię jakąś taką kompletnie odjechaną. Ja mówię, to jest jakaś totalnie najbardziej zajebiaszcza i dziwna polska kapela. I jeszcze to były takie siury, wiesz, no niewiele, ja miałem 14 lat, oni 17, no to oni byli praktycznie tak jak moi rówieśnicy, wiesz. To pokażę tę kasetę. I miałem tę kasetę, poleciałem od razu właśnie też do SD-u w Nidzicy ją kupić. To dziwię się, że była nawet. Była, bo ja ją... O, z autografami, nie? Tak, tak. No. Ale czyje to są autografy? Daba i Joki. Znaczy nie wiem, czy tam są dwa, bo tam... Trzy są. To jest Dab, Joka i Jajonasz może? Może być, że Jajonasz. Ale nie wiem, nie mam pojęcia. Tam, nie to wygląda jak Jajonasz. No, chyba tak. Słuchaj, tę kasetę... To bracie ja zdarłem. Aha, no tak. Że musiałem sobie kupić drugą. Że po prostu na niektórych, na ostatnim kawałku, który mi się najbardziej podobał, ten psychodela, ten taki no posse cut, można powiedzieć, w pewnym sensie, to się zdarła, słuchaj, taśma. Taśma. Mhm. No i to była dla mnie totalnie kaseta, że zacząłem słuchać rapu. Wtedy jeszcze też Cypress Hill mi się bardzo spodobał, ale to akurat już nie chciałem brać. A druga kaseta, i to będzie dziwny wybór, która sprawiła... I to było też coś, co zobaczyłem na MTV. Zobaczyłem i miałem... Okej. Okay. No to ciekawe. To był Tricky. Aha, okej. Okay. I dlatego cię też prosiłem, żebyś wziął Trickiego. Bo Tricky też... Ja zacząłem wtedy strasznie dużo słuchać muzyki elektronicznej. No właśnie, to było takie połączenie, nie? To było połączenie i ten Tricky też miał jakiś taki... I on mi z tym Kalibrem korespondował, bo to w pewien bardzo duży sposób, taki pokrętny, to była trochę podobna muzyka. Może też dlatego, że tam było bardzo dużo jointów. I tu, i Tricky, to tam było, wiesz... Ale to brzmienie takie kompletnie przejarane... Dużo ludzi by dzisiaj nie powiedziało, że to jest hip-hopowa płyta, a dla mnie to jest hip-hopowa płyta, ten Makes Inquiry. Redaktor Andrzej, co byś powiedział w tej kwestii? Dużo osób mówiło wtedy, że trip-hop to była brytyjska odpowiedź tak. na hip-hop. Aha. Tak. Że tak. Po prostu dodali swojego kwasa i inne, ich bloki były inne. No. Tak, dla mnie to jest w ogóle centralnie rapowa płyta. A później, że to Tricky zrobił z DJ Maxem też przecież no tak, płytę i tak dalej, nie? Tak. Także dla mnie to jest centralnie rapowa płyta i pierwsza taka zagraniczna rapowa płyta, którą się ja totalnie zajarałem. Także to były... Dwie pierwsze. To były dwie pierwsze. Wydaje mi się, że nie takie... Ktoś, jakiś purysta mógłby się... obrazić, ale to były pierwsze takie... A Judgment Night na przykład? Judgment Night też. No właśnie. Judgment Night też, no bo to też... jest taka bardzo ciekawa kasera, wszyscy znają. Co jest ciekawe, ktoś to tu podpisał? Sticky i Fredro. Wow. No, z Onyxów a propos. Wow. Spoko. Judgment Night, kurde, nikt tego filmu nie pamięta, nie? No. To jest śmieszne. A film całkiem fajny. A soundtrack przetrwał znany do dzisiaj. Niż film, nie? Tak naprawdę, bo słuchaj, to była niesamowita też przygoda, że kurczę, to połączyli i to chyba w bardzo fajny sposób to wyszło. Tak. Połączyli świat metalu, rocka i ciężkich takich brzmień z rapowymi tymi. No i tu są niektóre kawałki, to są po prostu do dzisiaj, no tak, Booyah Tribe, Faith No More. To jest Another Body Murdered. To jest absolutnie do dzisiaj zajebisty numer. House of Pain z Helmetem, Just Another Victim. To Onyx Biohazard, tak. Wiadomo.
Ale ja też na przykład strasznie lubię ten numer Cypress Hill i Sonic Youth. Mm-hmm. I Love You Mary Jane. Ja Sonic Youth strasznie lubiłem. Lubię bardzo do dzisiaj. Już takie trochę w liceum bardziej słuchałem, ale bardzo mi się to podobały, to brzmienie, to hałaśliwe, takie jazgotliwe, też takie poetyckie i to, że tam też dziewczyna śpiewała, to była bardzo dla mnie wyjątkowa i że oni mieli też takie awangardowe karzenie. I to, że oni zrobili z Cypress Hill taki strasznie luźny, w ogóle taki ujarany numer, to jest zajebiste. Także te trzy kasetki to na pewno. A potem już się zaczęło. Mogę dalej wyciągać te kasety, wyciągaj, nie? Wyciągaj. Ciągniemy temat muzyczny. Ciągniemy temat muzyczny. Tak jest. I potem taką już stricte, że już nikt mi nie będzie się kłócił, że to nie jest rap. Kasetą, która totalnie mnie w ogóle gdzieś tam zabrała i że to w ogóle był... Staram się jakoś tak iść chronologicznie, jak to było. No to był Wu-Tang Clan. Tylko że ja nie zacząłem od Enter the 36 Chambers, bo ona mi się wtedy jakoś, wiem, że to może zabrzmi jak bluźnierstwo, ale jakoś mi się to nie podobało wtedy, jak to wyszło, że trochę tego nie kumałem, bo to było strasznie surowe, nie? No tak. I do tego, ja na przykład teraz jak słucham Enter the 36 Chambers, to ja wszystko kumam, to jest zajebista muzyka, ale to, kurczę, mi się wydawało, że to była taka płyta, że jak wtedy nie jarałeś się już rapem, to bardzo ciężko w to było wejść, bo to było super surowe, super minimalistyczne, tam nie było żadnych hooków, nic. Oni po prostu nawijali, wiesz, na takich bardzo, z angielska można powiedzieć, skeletal bitach, w których była tylko perkusja i jakieś tam szczątkowe bardzo w ogóle te sample. To też jest ciekawe, że ja w ogóle, że słucham różnych, wiesz, bardzo różnych gatunków muzyki i tak dygresyjnie mogę o nich opowiadać, to też to jest ciekawe, że ja często hip-hopowe rzeczy porównuję do nie hip-hopowych rzeczy. I dla mnie na przykład ten pierwszy Wu-Tang teraz, po czasie jak go słucham, to jest trochę jak Joy Division dla mnie w tym sensie, że to jest taka muzyka, w której najważniejsze jest brzmienie. Jak to zostało zrobione, jak to brzmi, że ta kompozycja, ten tekst, ten głos, te instrumenty, te sample, to jest jakby najważniejsze jest to, jak to jest w ogóle zmiksowane, jak to jest wyprodukowane, ta przestrzeń, taka aura brzmieniowa. W każdym razie, Wu-Tang Forever to po prostu totalnie w końcu, bo była totalna zajawka na Wu-Tang, nie? I mnóstwo ludzi słuchało Wu-Tangu. No tak. I logo, wiesz, sobie rysowali na ścianach. Tak, ale to fakt, że w ogóle, tak jak ja pamiętam, to że fakt, że było 9 ich, to ten Wu-Tang to się przeżywało, jakby to byli jacyś superbohaterowie z komiksu, no tak. Nie? Marvel, jarałeś... Marvel. To był Marvel, nie? Że po prostu jak byłeś, wiesz, kozakiem, to umiałeś wymienić wszystkich z Wu-Tangu. Mhm. Ja miałem na pulpicie w komputerze, wiesz, Wu-Tang na środku i tak, wokół tak. Wszystkich członków. I ja też, ja pamiętam na koloniach, pojechałem na kolonie pod koniec 8 klasy i tam były takie chłopaki, co słuchały Wu-Tangu i też się po prostu jeden mi pożyczył ten Forever i ja w to totalnie wsiąkłem. Słuchałem tego w kółko. Bo ty mówiłeś dzisiaj na spotkaniu, że wcześniejszym, że ty jakby nie do końca należałeś do, znaczy nie należałeś do żadnej subkultur czy kultur. Nie, no, muzycznych. Nie. Znaczy... No właśnie, ale tak pytanie z ciekawości, czy u ja ciebie... Ja słuchałem totalnie freako... No właśnie. Tak, mnóstwa różnych rzeczy, to wszystko się mieszało i bardzo wielu ludzi napatrzyło nawet ze zgrozą, no. No ale ty miałeś na różne moje wybory kolegów, muzyczne. Znajomych, którzy słuchali tylko i wyłącznie rapu z twojej klasy, czy z twojego, wiesz. Miałem kolegów, którzy kompletnie uważali, że rap to syf, kompletnie tego nie słuchali i w ogóle się tym nie interesowali. Ale miałem kolegów, którzy słuchali bardzo dużo muzyki, tak była większość, ale miałem też kumpli, którzy słuchali głównie rapu i miałem też kumpli, którzy rapowali na przykład. A chodzili w szerokich spodniach wtedy? Już był ten okres? Tak. Tak, 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 tak. Miałem w Olsztynie takiego bardzo dobrego kumpla, w ogóle, którego do dzisiaj pozdrawiam. W ogóle Szymon, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, który nawijał wtedy w Olsztynie w takiej ekipie Dobry Projekt, która nawet miała jakąś chyba płytę wprost mieli wydać czy coś. Wiem, że na WWO są tam podziękowania dla nich, bo to była taka ekipa, która animowała całe to życie rapowe w Olsztynie. No to oni już byli bardzo tacy, wiesz, bardzo, że tak powiem, na sztywniutko już tam. Ale też wierni byli bardzo znani, którzy wierni, wydali, tak. No to ja z Miśkiem z Wiernych chodziłem do liceum. Aha, no widzisz, no. To ten. I był Beef w ogóle.
Wierni Dobry Projekt. Tak, był beef w Olsztynie, pamiętam, normalnie kawałki na siebie nagrywali i była taka sytuacja, ale to już było później, to już było pod koniec mojego liceum. Natomiast o ten Wu-Tang Clan, to ja się wtedy totalnie zajarałem tym, że zespół rapowy nagrywa jakąś płytę z takim, kurczę, no rozmachem, że to są, wiesz, dwie płyty, 40, ja to mam teraz na winylu w domu, to są cztery płyty, nie? No tak. I to wiesz, i to tak nie wytłoczone tak, że tak jak się teraz tłoczy czasami, że masz piosenkę na stronie i rozbijasz to, żeby to dobrze brzmiało. Nie no, to płyta jest, którą naprawdę wsiąkłem. Pamiętam na koloniach chłopaki tego, tak jak już mówiłem, słuchali w kółko, koledzy z pokoju, zarazili mnie tym Wu-Tang Clanem i tam pamiętam jedna akcja była taka, że był jakiś jeden taki lamus, można powiedzieć, się tam chciał przypodobać, zaczął nam wkręcać w ogóle, że Coolio też jest z Wu-Tang Clanu, to dostał w łeb. Była taka sytuacja. No natomiast ten Wu-Tang Clan i tutaj od razu można przejść płynnie do moich ulubieńców też. Czyli tego, czyli Ghostface'a i ODB, no tak. No ale to już było później. Trochę, ale też w liceum. Moja ulubiona płyta chyba solowa z całego Wu-Tang Clanu. Super jest. No to i one, to Neptunsi bardzo dużo zrobili. O, bardzo dobry producencki duet. Tak, i w ogóle strasznie ona jest tak brzmieniowo w ogóle fajna i nowoczesna. Są kompletnie odjechane kawałki. Bardzo fajny ten. Zdjęcia. No ODB to była świetna postać. Bardzo dokument jest bardzo fajny. O nim chyba na Netflixie, a Son Unique taki film. A tego nie oglądałem nawet. Bardzo, bardzo szkoda tego od Dirty Bastarda, no bo tak. On tak trochę, kurczę, umarł. No młodszy był ode mnie już jak umarł. Tak, 30 chyba, 5-6 lat. Tak, tak, był młodszy ode mnie. Chyba. Ale no bardzo oryginalny raper, no a drugi to też, kurczę, płyta strasznie dla mnie ważna. No te Supreme Client Ill Ghostface Killa. Widzę, że masz z autografem. Strasznie to szanuję, ale co, po jakimś koncercie w Polsce, tak? Tak. Żeś go dorwał? Tak, w Gdańsku był, no. I co, sympatyczny kolega, no, ten Ghostface Killa? Nie, zupełnie nie. Wszedłem, to ci powiem historię, bo to jest ciekawe. Wszedłem jako chyba jeden z trzech osób, które tam weszły na backstage do niego, czy czterech. Po prostu pokazałem, że on tyle kaset, no nie, i on, dobra, to wbijaj, nie? Jakiś tam menadżer jego. No i wszedłem jako chyba drugi. Ja się pytam, czy mogę nagrać, jak on podpisuje, nie? No foto, no wideo, wiesz, i tam się wkurzył na tego menadżera, że w ogóle wpuszcza tu ludzi, nie? Ale powiem ci, zacząłem mu wyciągać, mi już się łapy zaczęły trząść, wiesz, bo mówię, kurde, teraz nie wiem, czy on to podpisze, czy nie, te wszystkie kasy było tam sporo, więc mówię, dobra, nie? I daję mu, rozkładam te okładki, nic nie nagrałem. No i zapytałem go jeszcze, czy fotę mogę na koniec sobie z nim zrobić, nie? On tam ileś dolarów powiedział, nie? Ja mówię, dobra, nie mam kasy i tak, więc dobra. No i nie zrobiłem ani z nim zdjęcia, ani ten, ani żadnego filmu pamiątkowego, no ale podpisał mi wszystkie kasety, które miałem, bo ich tam z 10 łącznie chyba, czy 8, coś takiego, i podpisał wszystkie, także okres. Kurde, nie fajnie, widzisz Ghostface, nie pozdrawiamy cię. Ale i tak się w sumie jaram. Ale płyta niesamowita, słuchałem tego tak. W kółko, w ogóle ostatnio miałem coś takiego, że w ogóle też wróciłem do tej płyty, bo też różne rzeczy, którymi jarałem się kiedyś, kupuję sobie teraz na winylu. Redaktor Andrzej tam obecny też zna tutaj ten mechanizm. No i kupiłem to Supreme Client Ill w ogóle w jakimś First Pressie za jakieś, kurczę, no takie, no trochę była droższa, no może nie tam, że nie wiadomo jak, ale była droższa. I wróciłem sobie do tej płyty, a też jakoś tam jakaś recenzja była na Pitchforku, jakaś taka bardzo taka odjechana, ta sama w sobie ta recenzja była tam po latach i zacząłem tę płytę też tak, kurczę, rozkminiać od strony tekstowej. Co on właściwie, kurczę, tam gada. Bo on jest uznany generalnie za jednego z lepszych tekściarzy w historii hip-hopu, nie? No i wiesz, a ja zawsze dla mnie hip-hop to w ogóle, ja też muszę zaznaczyć, co może być dziwne dla wielu ludzi, bo ja operuję słowem. Ale dla mnie hip-hop to jest, głównie to jest dla mnie brzmienie. Muzyka to jest w ogóle dla mnie brzmienie. Muzyka to jest dla mnie groove, muzyka to jest dla mnie rytm, muzyka to jest dla mnie jakiś klimat, a to, co ci goście gadają lub śpiewają, to jest w ogóle dopiero na samym końcu. Bardzo niewielu w ogóle w roku uważam jest tekściarzy wartych uwagi, to zrobię taką szerszą dygresję. Są goście, są tak zwani poeci rocka, Springsteen, Cave, Dylan, Patti Smith, oczywiście, ale jednak jest
dużo więcej jest po prostu znakomitych naprawdę piosenek w historii muzyki popularnej, które są genialne, a mają teksty. Wiesz, i ja trochę podobnie traktuję rap, że dla mnie, jako dla słuchacza, dlatego ja bez problemu słucham sobie rapu dużo francuskiego, rosyjskiego i tak dalej, bo dla mnie ten MC w ogóle jest instrumentem. I mnie często w ogóle nie interesuje, o czym on nawija. Zwłaszcza, że w przypadku teraz tego współczesnego rapu, to który jest bardzo ciekawy brzmieniowo bardzo często, ale w 95% ci goście naprawdę nawijają w kółko o tym samym. I tych raperów, których się chce sprawdzić w ogóle, o czym oni nawijają, słuchać się w to, przeczytać na Geniusie, jest ich bardzo niewielu, nie wiem, no Drum the Jewels to jest taka ekipa, że naprawdę te teksty są też ciekawe. Też a propos na kasetach wydają, wiesz. Tak, tak. I wracając z tego Ghostface'a, zacząłem go po prostu studiować, to tak może za grube słowo, ale jakoś na Geniusie czytać te teksty, co on tam rapuje z notacjami. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że jest to chłop o niebywałej wyobraźni po prostu językowej, leksykalnej, storytellingowej, po prostu jakimś, kurczę, no naprawdę jest to człowiek, którego żywiołem jest słowo. Bardzo o niewielu raperach uważam, że można to powiedzieć. Można powiedzieć o raperach, którzy mają niesamowity flow, wyczucie rytmu, głos, osobowość i tak dalej, ale żeby dla rapera żywołem było słowo samo w sobie, żeby to było, działało też w zapisie, to co raper gada, może być naprawdę super raperem, ale to się bardzo rzadko zdarza. Czyli podsumując ten mój mętny wywód, żeby być naprawdę fajnym raperem, wcale nie trzeba mieć dobrych tekstów, ja tak uważam, ale jak już są też tacy, którzy mają te teksty, no że naprawdę jakiś, wiesz, literaturoznawca mógłby się tym spokojnie zająć, no i Ghostface tutaj to jest naprawdę przedrzeć się konia z rzędem temu, kto się przedrze przez ten labirynt, a poza tym super kawałki, super bity, super, nie wiem, czy to nie jest najfajniejsza z całego Wu-Tang Clanu w ogóle płyta. Zgodzi się redaktor Andrzej? Top 5 bym dał, ale jeszcze ten pierwszy Rikwon. No. Pierwszy Rikwon i pierwszy Jizza, nie? Jizza, no. O, Jizzy to 2 bym dał. Ten drugi i trzeci, bo w sumie Jizzy tak, pierwszy no. Dał 92. No. Jeszcze jako... No i ten, i no i ODB pierwszy. To już trzeba lubić. Ale też Fish Scale był super, nie? Tak. Fish Scale też była fajna. Już późniejsza. W sumie jedyny z tego Wu-Tang Clanu, który w tej jakby drugim, trzecim rzucie miał fajne płyty, nie? Jizza miał z Maxem fajne. Tak, Soul Assassins. Wow. Nie Soul Assassins. Nie, ale to w tym takim jakimś Pro Tools. O szachach mieli taką płytę. Że całą płytę nawijali o szachach. Zajebista. Mistrzostwo świata, to prawda. Na winylu se muszę kupić, przypomniałeś mi. Bardzo szanuję tych różnych młodych raperów w Polsce, co teraz jakiś taki w ogóle, nie wiem, chyba on już wygasa w ogóle ten konflikt, bo on jest bez sensu, a między jakimś tam, nie wiem, old schoolem, tą starą gwardią, a tą nową gwardią. I na przykład ja bardzo szanuję tych młodych wszystkich raperów, którzy są teraz bardzo popularni, typu tych Japsonów, Iggy, BDS-ów i tak dalej. Nie słucham tych płyt w domu, bo to nie jest dla mnie. Ja wiem, że to nie jest dla mnie. Ja już jestem po prostu. Ja nie jestem adresatem, jestem za stary. Ta emocja do mnie nie trafia. Ale szanuję na przykład totalnie to, chyba najbardziej tego Igiego, że to są goście, którzy naprawdę on potrafi zrobić hit, taki chłopak. Rozumiesz? I że on naprawdę ma ucho do melodii, ma ucho do bitu i po prostu potrafi zrobić przebojowy numer. To jest dużo większa sztuka niż się wszystkim wydaje, nie? A zwłaszcza w takim idiomie hip-hopowym. Ja super w ogóle to szanuję, nawet jeśli to nie jest dla mnie i mnie za bardzo to nie przekonuje, no. Ale na przykład totalnie kumam, o, gościem, którego kumam i nawet on mnie trochę przekonał, że tak miałem taki w ogóle taki rewind, że nagle mi się zaczęło przez chwilę wydawać, że jestem młodszy. I przypomniało mi się na przykład to był Szpaku. Na przykład jak posłuchałem tej płyty Szpaka z Kubim producentem, jest taka płyta tak. Teraz, nie? Te Dzieci Duchy? Duchy takie, no. A okay. To w ogóle, nie wiem czy wiesz, o, to ci powiem ciekawy wątek, że przy Olsztynie było to zdjęcie układkowe robione. Tak? To z tym... U Fałdy z Wiernych. Okej. Okay. Obok jego mieszkania. Naprawdę? O, bez kitu. To zdjęcie z dzieci... Nie wiem, czy to są fałdy dzieci, ale chyba tak.
Ale to jest na pewno obok jego domu to zdjęcie robione. Czekaj, ale Fałdy, czyli Miśka. No nie wiem, jak on miał. Misiek on miał? No chyba tak. Okej, okay, no tego nie wiem. A to bardzo ciekawe. Natomiast ten, jeśli chodzi o tego, na przykład o Szpaka, to to było coś takiego, że ja pamiętam, że słuchałem tej płyty i miałem coś takiego, dobra, to nie jest dla mnie, jestem chyba też na to za stary, ale ten gość ma totalnie taką szczerą energię, właśnie nie jest jakimś bynajmniej wybitnym tekściarzem, bo tam czasami w ogóle robi rzeczy językowo karczemne, ale jest tak energetyczny, taką ma niebywałą w ogóle jakąś po prostu lot, lot taki, jeśli chodzi o flow w ogóle i ten, i że wiesz, że po prostu, że ta Dzieci Duchy, to gdybym miał 14 lat, to to Dzieci Duchy to by była dla mnie taka płyta, jak miałem 14 lat, to było dla mnie to, pierwszy kaliber. To gdybym miał teraz 14 lat i usłyszał Dzieci Duchy, to bym się tak samo poczuł. Tak myślą, i powiem teraz no. Coś, co będzie super kontrowersyjne w ogóle, ale może ci tam, wiesz, dobrze zrobi na kanał. Ja uważam, że ten Szpaku to jest w ogóle nowy Magik. To jest gość taki, co jak był Magik, to on, to on teraz jakby dalej to ciągnie. On jest nowym raperem tego typu. Przejdźmy jeszcze na chwilę do tych zagranicznych muzyczek. Jeszcze trochę jest. Jeszcze trochę ich jest. Dwie, jeszcze trzy bardzo ważne kasetki. Też słuchałem na potęgę Miseducation of Lauryn Hill. To chyba to Rolling Stone teraz wybrał, że to jest najlepsza płyta rapowa wszechczasów. I bardzo ciekawy jest to wybór. I tak jak o tym przeczytałem, mówię tak, kurde, w życiu bym na to nie wpadł sam. Ale może rzeczywiście tak jest. Co na to redaktor Andrzej? Top 10 może być. Top 10. Top 5, top 10, top 7. Pamiętajmy też zawsze, że jakby wybory takich magazynów jak Rolling Stone i tak dalej. No oczywiście, nie są wymierne. Totalnie na przykład uważam, że to jest straszne, że Lauryn Hill nie nagrała następnej płyty. No nagrała ten Unplugged, ale to był taki, to chyba... No tak, ale to jest takie, wiesz, kurczę, jak Syd Barrett, to jest zapis jakiegoś w ogóle bardziej rozpadu jakiegoś nerwowego niż... I też na kasecie wyszło, na dwóch kasetach w ogóle to wyszło. Natomiast ta płyta jest absolutnie wybitna. Ja w ogóle w Lauryn Hill się kochałem. Okay. Ja się kochałem w Lauryn Hill absolutnie. Uważałem wtedy, że to jest najładniejsza dziewczyna w ogóle na świecie. Była moją miłością platoniczną. Ja bardzo uwielbiałem ją za czasów Fugees, nie? To no. Też jarałem bardzo nimi, do tej pory zresztą i tak dalej, nie? No, akurat na Lauryn Hill też masz podpis z przodu. No. Ona ci to podpisała? A gdzie żeś ją złapał? W Krakowie był koncert? Nie, w Katowicach, sorry, w Katowicach, tak. No tutaj chyba nie musimy już za bardzo się uzewnętrzniać. The Infamous Mobb Deep. No to jest, kurczę, też to jest taka płyta, ona jest jak taka powieść albo film, tak wyświetlać się w głowie po prostu jakaś taka opowieść, którą sam sobie po prostu robisz, to kurczę muzycznie i ten rap Prodigy'ego, który jest niesamowity, taki w ogóle wysepleniony, wycedzony po prostu, taki pozbawiony emocji, kurczę, taki to jest naprawdę, że on gada jak taki hitman, jak gość, który naprawdę ma zaraz kogoś sprzątnąć. Jest to niebywale przekonujące, nie? Ten taki chłód tej muzyki. No, warstwa muzyczna tam to jest taka mroczna. Kurczę, słyszałeś, że w końcu ktoś rozkminił, 15 lat próbowali rozkminić wszyscy ludzie interesujący się hip-hopem, co to jest za sample do Shook Ones? Skąd jest ten sample? Ten basik. W ogóle i próbowali i w końcu sam Havok powiedział, że to jest z jakiegoś utworu Herbiego Hancocka. O. Tylko, że to jest tak spiczowane, to jest fortepian i on jest tak spiczowany w dół, że on brzmi jak bas. Mhm. I dlatego nie mogli znaleźć tego sampla, bo szukali basu, a to jest elektryczny fortepian spiczowany. No niebywała, no strasznie szkoda też Prodigy'ego, że on umarł. Ja też bardzo lubiłem tę jego płytę, lubiłem Infamous oczywiście i strasznie lubiłem tę solową płytę HNIC. No tam był ten taki mega kozacki numer, nie wiem czy pamiętasz, Infamous Minded. Tak. Taki na sam beat, taki na samą perkusję zrobiony. To było też niesamowite. No i kolejna rzecz, którą też mam w domu na winylu we wspominkowym boksie. Wspaniałym. Tutaj też
redaktor Andrzej się na pewno ze mną zgodzi. A, bo ty masz takiego singielka w ogóle. Single. DJ Shadow Introducing. No to jest płyta, kto wie, ten wie, no niby arcydzieło instrumentalnego hip-hopu. Płyta chyba zrobiona z największej ilości sampli, nie? W historii muzyki. Czy Pulse Boutique? Ale też niesamowity klimat, no przepiękna taka muzyka, po prostu, która się nigdy nie zestarzeje, no kurczę, jest coś takiego w niej niebywale szlachetnego, nieśmiertelnego, jak ktoś nie zna, polecam się czym prędzej zapoznać, a przede wszystkim, no wszyscy, którzy kiedy chcą z jakąkolwiek produkcją hip-hopową mieć do czynienia i jakby po prostu do jakiego jakby artyzmu i w ogóle szlachetności można to doprowadzić. No jedna z moich w ogóle ukochanych płyt z każdego gatunku, Introducing, to jak mawia redaktor Andrzej, top 10 jakbym miał ustalić, to top 10 bez wątpienia by się tam znalazło. Ja też uwielbiam drugą płytę DJ Shadowa, Private Press, uważam, że jest równie dobra jak Introducing, uważam, że niedoceniona, jest naprawdę super. I też Uncle, który też jest praktycznie jego płytą, no bo on zrobił całą muzykę, tak, do której się dograli różni wokaliści. Czyli to taka jego trylogia naprawdę genialnych albumów, tak naprawdę. Introducing, Private Press i Uncle Science Fiction. Jak ktoś nie zna, no to absolutnie jest to lektura obowiązkowa. Czy ty z tych kaset lub jakieś inne pamiętasz, jakie miałeś, że tak powiem, w domu? Co ja miałem w domu? No to już ci pokazuję, co miałem w domu. Miałem to, aha. Judgment Night. Miałem. Libra miałeś, tak jak mówiłeś. Miałem to na oryginałach, co no miałem, tak? Tak? Mhm. To miałem. Miałem to, o czym zaraz opowiemy jeszcze. Co miałem? Lauryn Hill miałem. Ghostface'a miałem przegranego. Shadow'a miałem przegranego. Mobb Deep miałem przegranego. Dirty'ego miałem przegranego. Wu-Tang chyba sobie potem kupiłem, miałem oryginał. Beastie Boys miałem oryginał. To na pewno. Tego Black Star nie miałem. No i to też miałem chyba oryginał. WWO. W witrynach odbicie. Także te miałem na no, czyli te z połowę miałem. Ale nic ci się z tego nie ostało do czasów. Dzisiaj, wiesz co, jakbym... Czy coś poszukałbyś, to byś znalazł gdzieś? Wiesz co, wydaje mi się, że ten Judgment Night i Tricky na pewno się ostało, bo ostatnio sprawdzałem w szufladzie, to było i nie wiem, czy ten Evenement się nie obstał. Okay. Evenement się chyba obstał. Moja ulubiona płyta Molesty. I nowego Włodka masz na kasecie. No i nowego Włodka mam na kasecie. Tak. Ale Evenement, dla mnie Evenement, skandal wiadomo, a dla mnie Evenement lepszy. Jest lepszy, nie? Chuj lepszy, no. Bity lepsze, rapują dużo lepiej, w ogóle to nie ma co porównywać. No skandal to wiesz, demo w porównaniu do tego. Evenement. I najlepszy numer, moim zdaniem, dla dzieciaków. Nie prowokuj z Mark Wise. No i nie prowokuj, zajebiste, no. Dla dzieciaków, gadałem kiedyś, pamiętam, Sokół kiedyś strasznie gadał, jak się strasznie wkurzył, bo to był jego pierwszy raz, kiedy był na płycie i wkurzył się na Volta, że wokal jest przesunięty. Bo tam jest wokal Sokoła Zwrotki, posłuchasz, to jest przesunięta, jest nie w beat. Tam, bo mu się, o 2 sekundy mu się w ostatniej chwili omsknęła tam w Cubase'ie. No, i Sokół ale to było dzisiaj. Było kilka takich historii, słyszałem. Ale a pamiętam, że właśnie jak usłyszałem pierwszy raz ten kawałek, to jako dzieciak, to właśnie się zajebiście jarałem, że on tak rapuje nie w beat. Nie, w ogóle, ale gość zajebiście rapuje, w ogóle nie ten. Redaktor Hirek też przyszedł, jest ten redaktor, pełno redaktorów. Bo my tu jesteśmy wszyscy ludźmi kultury. O czym tu gadaliśmy? Dobra, był DJ Shadow, była Lauryn Hill, był Tricky, był Wu-Tang, był Mobb Deep. To o tej polskiej muzyce jeszcze trochę, była Molesta. No tu, to też, to była dla mnie też WWO. To z takiej ulicznej muzyki, to polskiej rapowej, to była, pamiętam, że ogromne na mnie wrażenie zrobiła ta kaseta. Tekstowo w ogóle to było super, nie? Tekstowo były po prostu zajebiste teksty. Bardzo, no kurczę, bardzo taka surowa i fajna i szczera rzecz. I w ogóle pamiętam, że to jeszcze wtedy, w tych latach 90. ja byłem w ogólniaku, to pamiętam, było bardzo dużo zdziwienia, na przykład, że ja słuchałem Molesty
i w WWO, że mi się to podobało. A zwłaszcza, że na przykład jak ja miałem kasety i tam, wiesz, w internacie właśnie była wymieszana jakaś, kurczę, elektronika, jakieś gitary pojechane, jakieś, nie wiem, tam z trzeciej strony jakaś Kate Bush, David Bowie, bo takimi rzeczami też się wtedy super jarałem, a z czwartej, nie wiem, Radiohead i z czwartej te, ta molesta, czy to WWO. I ktoś przychodzi, oglądał moje kasety i mówi, a co to, a czym ty jesteś, jakiś, czemu ty tego słuchasz? W ogóle, wiesz, a dla mnie to było w ogóle, te płyty, dwie, to dla mnie to był w ogóle punk rock. Wiesz, dla mnie to było jakbym punk rocka słuchał, to było tak w ogóle szczere, super i w punkt. I jak dochodzimy jeszcze do punk rocka, to jeszcze płyta, która ci powiem, firma z dedykacją dla ulicy. I słuchaj, powiem ci tak, a propos tej firmy, ja też chyba miałem tę kasetę w ogóle. Może zespół Firma i jego członkowie, w tym Boski, którego z nami serdecznie cię, Romku, pozdrawiam, nie są do końca świadomi tego, że zespół Firma był absolutnie kultowy w kręgach tak zwanych filologiczno-polonistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym ja wtedy dosyć mocno się trzymałem, bo na studiach na przykład wynajmowałem mieszkanie z poetą wówczas, a dzisiaj szefem krytyki politycznej wydawnictwa Jasiem Kapelą, żeśmy razem mieszkali, robiliśmy dużo takich imprez, na których przychodziło trochę takich ekipek różnych około poetyckich, czy około takich, powiedzmy, jakichś freakowych, artystowskich w Krakowie, i Firma to w tych kręgach, bo to, że to chłopaki, które tam biegały z towarem na Olszy, tego słuchały, to było przecież oczywiste, nie ma sensu o tym mówić. Ale punktem honorowym każdego w ogóle, każdej imprezy było odsłuchanie numeru Brat, no. To jest, wiesz, to totalnie, nie wiem, wielkim fanem Firmy jest na przykład Sławek z Huty. Wiesz, to była kultowa pozycja moich studiów i co zresztą potem wykorzystał Piotr Marecki, który zrobił wywiad z Firmą, chcąc robić ferment w Krakowie, zaprosił w ogóle raz Boskiego Romka na jakieś tam było spotkanie poetyckie w Lokatorze, zaczął to przenikać, ale Firmę to chyba pierwszy raz to u mnie, nie wiem czy u mnie na imprezie nie usłyszał Firmy po raz pierwszy, Marecki. Że była totalna po prostu zajawka taka na, zwłaszcza na kawałek Brat, który dzisiaj bym ci cały tę piosenkę zarapował. Że na osiedlach psu braty wyprzedają się na raty jak punto fiaty. Człowieka, ja to dziś znam, bo to był po prostu fundament imprez i naprawdę widziałem potem honorowane i nagradzane pijane poetki polskie rapujące utwór Brat Firma. Przysięgam, była totalna fascynacja tym zespołem. Oczywiście, że była to też trochę taka chłopomania w pewnym sensie, ale wiesz, no nie ma co, a czy, no i Awantury. Mój ulubiony numer to Awantury, to jest chyba sam Popek, który rapuje, nie? W Awanturach. No to jest, ja uważam dzisiaj, że to jest bardzo fajna rapowa płyta, tu chyba Crime całą ją wyprodukował, nie? Najfajniejsza Firmy na pewno. Ale to są moje czasy studenckie. A i drugą kultową pozycją była, ale to już na kasecie nie wyszło, to była solowa płyta Boskiego Romana Krak. Do której nawet potem napisałem artykuł do Ekskluziwa, która była pierwszą polską płytą, która próbowała tam w ogóle jakiś grime, two-step. Drugą, bo przedtem był ten, Electric Root Boys byli ze Szczecina, tak, tak. Ale Krak Boskiego Romana to była druga płyta, która próbowała wprowadzić ten taki brytyjski idiom, no bo on się totalnie jarał grime'em, nie? Totalnie się jarał tymi brytyjskimi w ogóle jakby brzmieniami i próbował zrobić taką płytę. No i też żeśmy tego słuchali, powiem ci, no. Słuchaj, co to jeszcze zostało? No to już bardzo pokrótce. Nun, który gdzieś tam na fascynacji takim tym brzmieniami takimi, wiesz, z Ninja Tune, tak, tak. Z Warpa i tak dalej. Ja bardzo, bardzo dużo słuchałem takiej muzyki, a Nun chyba w polskim wydaniu zrobił to wtedy najlepiej. I ten Black Output, super muzyka. Bardzo w ogóle też, chociaż bardziej mi się, bardziej lubię, najbardziej lubię te, taka co było potem Gry Studyjne. Mhm. To no kurczę,
Niesamowite takie naprawdę autorskie brzmienie on do dzisiaj ma, po prostu jakby to zrobił to, co w muzyce elektronicznej jest najważniejsze, czyli jakby wykręcił swój sound po prostu, nie, że słuchasz go, nie wiem, tak jak jakiś Barial, czy Aphex Twin, czy DJ Rashad, czy Otekri, czy ktoś taki, no po prostu słyszysz to i wiesz, że to jest ten artysta, bo on po prostu zrobił swój jakby swoją jakby fakturę, nie, to swoją jakąś tam, swoją gęstość osiągnął. To wiadomo. Mos Def i Talib Kweli Black Star. Bardzo lubię tę płytę, bardzo lubię Mos Defa, bardzo lubię Taliba Kweli, aczkolwiek najbardziej lubię, tylko nie widziałem u ciebie w spisie, tak, Mos Defa Black on Both Sides. To też super płyta, bardzo eklektyczna, która łączy mnóstwo gatunków. Nie, taka niesamowicie zwariowana, że zawsze nie wiesz, co będzie zaraz, bo tu jakiś cover Red Hot Chili Peppers, tu jakiś punkowy numer, tu jakiś numer taki fusion jazzowy, kurczę. Niesamowita, niebywała wyobraźnia. No i co na koniec? No na koniec Beastie Boys, najlepszy koncert rapowy, na jakim w życiu byłem, ewidentnie. Dwa widziałem absolutnie świetne w życiu koncerty rapowe. Jeden to był Jay-Z, a drugi to byli Beastie Boys, którzy zagrali na absolutnie tragicznym openerze, który był wtedy. To było 10 czy 12 jakoś lat temu. I oni grali wtedy dwa koncerty. Jeden był na dużej scenie, gdzie zagrali normalny rapowy koncert, a drugi był, pamiętam, w namiocie. Zagrali następnego dnia. Przebrani w te garnitury i zagrali w ogóle no taki punkowo koncert w ogóle gitarowy z zupełnie jakby tym materiałem z tych instrumentalnych płyt. I było to super, Ill Communication. No nie ma co gadać, no tę kasetę też zdarłem, no. Też ją miałem i też nośnik zdarłem na Ill Communication. Chyba się wypowiedziałem już o każdej kasecie, którą przyniosłeś. Tak, tylko widzisz, problem jest z tym, że ja jeszcze miałem dużo pytań o książce, o pisaniu. I to jest dobre. Ja powiem tak, Kuba powiedział dużo o muzyce, nic o pisaniu. To powiedz jedno. Mówi się, że jest jedno pytanie o pisaniu i ja odpowiem. Jedno pytanie o pisaniu. O, to będzie takie trudne pytanie trochę. Znaczy w mojej opinii trudne. Czy jest coś w twoich książkach, czego się wstydzisz? Na przykład teraz z perspektywy czasu, patrząc na starsze książki, albo byś coś zmienił, może nawet nie wstydzisz. Ale wiesz co, zmienić to bym zawsze pozmieniał i dlatego ja do swoich książek rzadko wracam, bo jestem, zawsze bym je wszystkie przepisał od nowa. Wstydzić się wstydziłem tego, jak mi wyszedł pierwszy raz Instytut, książka taka moja trzecia, ale to załatwiłem w ten sposób, że jak doszło do jej drugiego wydania, to poprawiłem to, czego się wstydziłem. Okej. Natomiast wstydzić się, wiesz, no kurczę, nie wiem, no... Ja wiem, które moje książki są te słabsze, a które są te lepsze. Nie mam to w ogóle, jakby nie mam z tym problemu. Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Żaden nawet największy artysta nigdy nie robił dychy. Wiesz, ja jestem, mam nadzieję, wyzwoliłem się z tego ciśnienia. No ja wiem, że po prostu czasem trzeba spudłować i tyle, nie? Ci artyści, którzy robili tylko genialne i wyłącznie genialne rzeczy, takie trafione w dychę, to byli ci, którzy nie wiem, no. Jak Joy Division nagrali dwie płyty, tak? No obie są na dychę, no ale bo nagrali dwie płyty, jakby nagrali trzecią, to może już by nie była, no. Wiesz. Albo nie wiem, no kurczę, no Rimbaud, każdy wiersz był w dychę, ale on tych wierszy napisał kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt. No ale też trzy płyty nagrał, czy tam cztery, no. Cztery, Hendrix, więc wiesz, no bo to także to też wszystko było w dychę, ale wiesz, no ale o twoim ukochanym Prince'ie. No już byś tego nie powiedział, nie? Nie. No. A powiedz mi, a czy ty zawsze znasz, jakby jak masz pomysł na książkę, na powieść swoją i tak dalej, czy zawsze znasz jej początek i koniec? Czy zaczynasz na przykład od środka, zdarzy się, że środek robisz, a później To różnie bywa. No, ja zawsze znam, wiesz co, tak koniec, ale nie w sensie dokładnie co się wydarzy na końcu, ale wiem jakby taka emocja jaka na końcu, żeby była jakiś taki morał, czy coś takiego, z czym ja tego czytelnika chcę zostawić, jak on ma się poczuć, kiedy skończy tę książkę czytać. To wiem, bo to bez tego to jest jakby taki fundament całości. Ja tak pomyślałem, takie śmieszne rzeczy a propos książek. Chłopaki się śpieszą na koncert, słuchajcie, a może... Nie? A wy jedziecie czym? Moim samochodem. A ty jesteś samochodem też, nie? Bo ja też jestem samochodem, więc ja, bo nie wiem, czy ty czekasz na kogoś, Irek, czy jak? Nie no, myślałem, że Kubę zabiorę. Nie, bo ja Kubę odwiozę, tylko właśnie, bo chciałbym, tam w sumie jeszcze mam za dwa pytania już o tej książce i kończymy. Nie, poczekam. Poczekasz? Tak, dobra. Uważacie. No i jeszcze a propos książek, a propos audiobooków, bo tak się śmiać chciało, że chciałem zacząć w ten sposób naszą rozmowę, że no w sumie nie wydajesz żadnej kasety, ale mówię,
W sumie mógłbyś, no bo teraz audiobooki są, więc w sumie audiobook na kasecie. Ale ile to by było kaset? No właśnie, ale wie to. Audiobook trwa, wiesz, 10 godzin, czy tam ileś, nie? Tak, no to właśnie. Chociaż można by było, wiesz, jakbym chciał. O, to jest dobra zajawka. Może kiedyś, jak będę miał za dużo, będzie pieniędzy do wydania, to wydam audiobooka na kasecie w takiej formie. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś były kursy do języków na kasetach. Albo encyklopedie. Encyklopedie. Tak. I wydawali takie, że miałeś takie duże, kwadratowe, takie kartonowe, takie, tak? Kartonowe albo plastikowe, takie pudełko i otwierałeś, w środku na przykład było 8 kaset. Tak, tak. Do nauki angielskiego czy czegoś, tak. Dokładnie. Coś takiego, jakbym znalazł jakąś maszynę albo takie pudełka, tak mógłbym wydać jakiegoś to audiobooka. Ciekawe, to by była zajawka. Audiobook na kasecie. W sumie powiem ci, że... Tylko to mogłoby być trochę irytujące, wiesz, bo jednak no. Audiobook najfajniej się chyba tych audiobooków słucha jednak z digitalu, no, kiedy one po prostu, wiesz, mogą lecieć, a tak a nie, to... że przyłączasz kasetę, nie? Ale to wiesz, to jest, mówię, typowo dla zajawkowiczów. No dla zajawkowiczów. Ja próbowałem znaleźć... Z 10 może wariatów bym w Polsce znalazł to, żeby coś takiego kupili. No. Tu ja, jeden jest. Ja bym kupił. To ty byś dostał. Nie, ale też bym kupił. No, trzeba wspierać twórców różnych. I tak, wiesz, ostatnie dwa pytania szybkie. Jedna rzecz taka, że zauważyłem, że często pisarze, chyba tak mi się wydaje, nie mają ksywek. Wiesz co, mają środowiskowe. No i teraz chciałem zapytać, jakie ty miałeś albo masz. Nie, no na mnie, wiesz co, wszystkie moje ksywki, jakie ja miałem w życiu, może mam jakąś ksywę w środowisku, że mnie jakoś nazywają za plecami, a ja o tym nie wiem. Wiesz, no. Może tak być. Natomiast moje wszystkie ksywy zawsze no, pochodziły, niestety, od nazwiska. No bo wiesz, no podejrzewam, twoja też jest od nazwiska, no, tak? No bo Żulo, Żulu. O, najoryginalniej to na mnie mówił jeden mój kolega, którego też serdecznie pozdrawiam, Maciek taki z Krakowa, mówił na mnie Jules Simard. O, to wydłużył. No bo taki piłkarz był, Jules Simard, nie? A on miał, strasznie lubił wymyślać różne jakby takie słowotwórstwo, dla każdego miał różną ciekawą, po prostu różne ciekawe ksywy i pamiętam, że na mnie mówił Jules Simard albo Jules C w skrócie, nie? Okay, do mnie, okay. Co tam Jules C? Zawsze się ze mną wita, aż się stęskniłem za nim, zadzwonić muszę do niego. A powiedz mi, co cię wkurza, tak ogólnie. Nie mówię w książkę. Wiesz, co mnie wkurza? Wkurza mnie stary brak wyobraźni u ludzi, brak myślenia w perspektywie jakby jakiejś takiej bardziej wspólnotowej i to, że kurczę, jakaś taka promocja egoizmu jako postawy i to, że to dla wielu ludzi to jest okej, takie, że a mi się należy, a ja chcę, a daję, wiesz, ja. I to jest niefajne. Wkurza mnie na maksa nietolerancja, wkurza mnie kołtuństwo, wkurza mnie, wiesz, po prostu niesprawiedliwość. Bardzo dużo, wkurza mnie ludzka, no nie odpowiedź, mnóstwo rzeczy mnie wkurza, stary, kurwa, jak miałem, oprócz tego, wiesz, oprócz tych wszystkich wielkich spraw też wkurza mnie szereg po prostu rzeczy małych, no po prostu, no tak. Nie wiem, no jak się zaplamie nowe spodnie, albo, nie wiem, no kurczę, bateria mi się w telefonie wyładuje w trakcie rozmowy. A czy ty znajdujesz wtedy upływ w książkach? Z takich właśnie wkurzających. Nie. Znaczy to na pewno tych, jeśli chodzi o te sprawy takie poważne, tak, no to moja następna, ostatnia moja książka Czarne Słońce jest takim zapisem mojego dosyć, wiesz, kurwu na brunatnienie polskiej rzeczywistości i to, że wiesz, debilizmy, które w latach 90. w Polsce wygadywali tylko skinni, teraz są po prostu, wiesz, jakimś tam normalną, mainstreamową narracją polityczną i kandydat na prezydenta, prezydent mówi to na wiecach, to co w latach 90. po prostu łysi debile, kurwa, biegający ze swastykami mówili. To jest stary, wiesz, to oczywiście, tylko że o tym to ja napisałem książkę. Ale z takiego codziennego bagażu emocji to, wiesz, no to ja się jakoś tam staram... Inaczej. Siłownia, basen, rower... No, sport. Sport i gierki, okay, to mnie wentyluje. Okay. Ostatnia rzecz, naprawdę już ostatnia, bo chcę wrócić do 2012 roku, kiedy właśnie z Sokołem w Radiu Roxy robiliście to, taką audycję. Tak. Powiedz mi, jak ty to wspominasz w ogóle, no bo to jest też ciekawe, że ty właśnie w rapie długo siedziałeś, mówiąc o słuchaniu i tak dalej, no i jeszcze robiliście z Sokołem razem właśnie tę audycję. Powiedz mi, jak ty to wspominasz tak w ogóle, ja bardzo to lubię, znaczy ja lubię to, no nie wiem, teraz na przykład robimy ten podcast o alkoholizmie z Julkiem Strachotą na Storytelu, polecam serdecznie, to mi się przypomina w ogóle, jakby cała ta akcja prowadzenia audycji jest fajna. My z Wojtkiem prowadziliśmy najpierw audycję w radio, a potem mieliśmy program w telewizji, który był jednak gorszy. I to radio wspominam dużo fajniej. I na przykład... Bardziej intymne.
ale my się też lepiej sprawdzaliśmy jako duet radiowy, tym bardziej, że jakby znalazł to na YouTubie te audycje, ten telewizyjny program, to by się okazało, że też my nie byliśmy wtedy za bardzo wyględni, powiem ci też. I ja i Wojtula, tak? No Wojtuli było zdecydowanie za dużo wtedy, a ja z kolei to byłem taki, powiem ci, kurna, ja już wtedy ostro garowałem, więc byłem takim... Nie wspominam tego dobrze, natomiast fajne było to radio i na przykład gdybyśmy kiedyś... kurczę, no my na przykład była jakaś propozycja z Niuansa, żebyśmy znowu robili audycję z Wojtkiem, ale to się rozbiło chyba... Różne były, też z Trójki mieliśmy propozycje, z której nie skorzystaliśmy. O, to było jeszcze przed finalnym zatonięciem tego okrętu. Ale no nie, to chyba po prostu wiedzieliśmy, że nie ma na to czasu, nie? Że jakby, no nie, ale kiedyś być może to zrobimy, bo mi się wydaje, że my jesteśmy, jakby jeśli chodzi o takie radio i tak dalej, to my jesteśmy akurat spoko duetem. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dzięki, Grędziu. Trzymaj się i do zobaczenia kiedyś. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam wszystkich twoich subskrybentów.